pieniądze prywatne, skok na kasę. Tak. Pieniądze prywatne i skok na kasę. Wiara Zeusa, co się nad ołtarzem rusa. Ciemnota średniowieczna, żeby w Zeusa wierzyć. Proszę Państwa, przecież ten z brodą, ten dziad nad ołtarzem, przecież to jest Zeus. Ale ludzie, z którymi się spotykał, do których przemawiał, w sercach mieli jeszcze te prawdy Starego Testamentu. Nie znaczy to, że te prawdy były złe, ale to były te przyzwyczajenia, o które musiał się Pan Jezus oprzeć, na które się chciał oprzeć, by wyjaśnić prawdziwy sens, głębszy sens modlitwy. Jak mówi katechizm, otwiera serca ludzi na nowość Królestwa, które przychodzi. Następnie objawia im tę nowość w przypowieściach, wreszcie do swoich uczniów, którzy mają być nauczycielami modlitwy w jego kościele, gdy będzie mówił otwarcie o Ojcu i o Duchu Świętym. I tak tutaj te przykłady, które są po kolei w katechizmie, czyli kazanie na górze, to kazanie programowe, niejako początek katechezy, takiego nauczania dogmatycznego, nauczania, które Pan Jezus kieruje do swoich uczniów, nauczania, które potem oni przejmą jako pełne kierunki, czyli już z włączoną śmiercią i zmartwychwstaniem będzie Jezusa będą sami głosić. W taki sposób Jezus rozpoczyna te nauki, to mówienie o modlitwie. Na początku jednak kładzie on nacisk na nawrócenie serca. Nawrócenie serca. Dobrze komponują nam się tematy tych katechez z czasem Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy i który przeżywamy. A zatem nawrócenie serca to ten warunek niejako, moment, który jest bardzo ważny, by uczyć się modlitwy, by ta modlitwa była rzeczywiście skuteczna i by przynosiła ona owoce w naszym życiu. Mówi Pan Jezus o pojednaniu z bratem, przedłożeniem ofiary na ołtarzu, o miłości nieprzyjaciół, o modlitwie za prześladowców, modlitwie w ukryciu do tego Ojca, który widzi w ukryciu, o unikaniu zadatliwości, wielomówstwa na modlitwie, o takim przebaczeniu w głębi serca, na modlitwie również, o czystości serca, o poszukiwaniu Królestwa. I tych tematów moglibyśmy dużo więcej znaleźć, ale wszystkie one mówią o nawróceniu serca, takiego właśnie o całkowitym zwróceniu się do Ojca. Likwidowanie tych problemów, nawrócenie serca, czyli to też odwrócenie niejako właśnie zaufanie tego wszystkiego, co do tej pory było jeszcze większe, zwrócenie się do Ojca. I to jest bardzo ważne, to jest ten element, bez którego nie pójdziemy dalej. I serce, które decyduje się na takie nawrócenie, uczy się modlitwy w wierze. Wiara jest synowskim przyznięciem do Boga ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowany Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, abyśmy szukali i pukali, gdyż On sam jest bramą i drogą. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzony. I dalej kolejne jakby elementy tej modlitwy to synowska śmiałość. Katechizm tak to precyzuje, jak Jezus prosi Ojca i składa mu dziękczynienie przed otrzymaniem Jego darów, tak samo uczy nas tej synowskiej śmiałości. I tutaj cytat Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Tylko wierzcie, że otrzymacie. Taka jest moc modlitwy. I dalej kolejny cytat Ewangelia Marka, 29 rozdział. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Taka jest moc modlitwy. O ile Jezus jest zasmucony niedowiercym swoich bliskich i małą wiarą swoich uczniów, o tyle jest pełen podziwu
uzasadnia dla wielkiej wiary, na przykład tutaj setnika rzymskiego oraz kobiety kananejskiej. Zachęcam, drodzy, by również w ciągu całego dnia, kiedy będziemy po katechizm sięgać, by to właśnie uczynić, ale też by do tych cytatów szerzej odnieść się, podejść, żeby je wyszukać w Piśmie Świętym, żeby ta refleksja była jeszcze głębsza. Prawa do i dalej modlitwa wiary nie polega jedynie na mówieniu razem de facto, Panie, lecz na usposobieniu serca gotowego pełnić wolę Ojca. Jezus wzywa swoich uczniów, aby tę troskę o współdziałanie z zamysłem Bożym zanosili w swojej modlitwie. I to współdziałanie z zamysłem i z zamysłem Bożym, odkrywanie woli Pana Boga i pełnienie tej woli. Katechizm dalej precyzuje, w taki sposób w Jezusie przybliżyło się Królestwo Boże. Wzywa on do nawrócenia, do wiary, o tym była mowa, a także do czujności. W modlitwie uczeń czujnie oczekuje tego, który jest i który przychodzi, pamiętając o jego pierwszym przyjściu w pokorze ciała i o nadziei na jego drugie przyjście w chwale. Modlitwa uczniów w zjednoczeniu z ich nauczycielem jest żalką, a tylko czuwając na modlitwie nie ulega się pokusie. Po pierwsze, ja nie wierzę w ciągłość władczej. Drodzy Państwo, więc te trzy i to jest elementy warto sobie powtórzyć, system przypomnieć, nawrócenie serca, niezależnie od to pierwsze, władczej, potem wiara, jeszcze miał nadzieję. A w tej wierze zawiera się synowska śmiałość, czyli pewna odwaga, jak ja będę przechodził na emeryturę, to te pieniądze będą dostępne, potrzebna do tego, by się modlić, by te prośby wyrażać, by rozmawiać z Panem to Bogiem. Nie ma takiego dalej pełnienie woli Ojca i wreszcie czujność. Niech zajmie się swoimi pieniędzmi zapewnienie władzy czujność, własnej, żebyśmy nie przegapili przychodzącego, tego, który ja tymi jest, który był i który przychodzi. Sobie nawrócenie to serca, wiara i kończąc już, czujność. Te trzy elementy powinny towarzyszyć naszej modlitwie i do takiej modlitwy nas Jezus zachęca. W taki sposób tej modlitwy nas uczy. Święty Łukasz, i to jest propozycja katechizmu Kościoła Katolickiego, by zatrzymać się nad trzema przypowieściami o modlitwie, które znajdujemy właśnie w Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwsza z nich to przypowieść o natrętnym przyjacielu. I tę przypowieść znajdziemy w Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, werset od 5 do 13. Ta przypowieść zachęca do usilnej modlitwy. Kołaczcie, a otworzą wam. Temu, kto modli się w ten sposób, Ojciec z nieba da wszystko, czego potrzebuje, zwłaszcza Ducha Świętego, w którym są wszelkie dary. Natrętny przyjaciel. Druga przypowieść o natrętnej wdowie. I te znajdziemy w rozdziale 18, werset od 1 do 8. Ona z kolei skupia się na jednym z przymiotów modlitwy. Należy modlić się zawsze i niestrudzenie z cierpliwością wiary. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie na wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I trzecia przypowieść o faryzeuszu i celniku, tutaj Łukasz, zaraz po tej przypowieści o natrętnej wdowie, czyli rozdział 18, wersety od 9 do 14. Dotyczy ona znowu pokory, modlącego się serca. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Tę modlitwę Kościół czyni ciągle swoją. Kyrie eleison. Te słowa kyrie eleison. Modlitwa pokory. Trzy przypowieści również do rozważenia, do głębszego wejścia, potraktowania tych przypowieści. I dalej konkludując to nauczanie nas modlitwy przez Jezusa, myślę, że warto takie słowa jeszcze rozważyć. Gdy Jezus powierza otwarcie swoim uczniom tajemnicę modlitwy do Ojca, odkrywa przed nami, czym powinna być
ich i nasza modlitwa, gdy On powróci do Ojca w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Nowością modlitwy jest teraz to, że prosimy w Jego imię. Wiara w Niego wprowadza uczniów w poznanie Ojca, ponieważ Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Wiara przynosi owoce w miłości, zachowywanie Jego słowa, wierność Jego przykazaniom, czynienie z Nim w Ojcu, który miłuje nas w Jezusie do tego stopnia, że mieszka w nas. W nowym przymierzu pewność, że nasze prośby zostaną wysłuchane, opiera się na modlitwie Jezusa. Co więcej, gdy nasza modlitwa jest połączona z modlitwą Jezusa, wówczas Ojciec daje nam innego Pocieszyciela, aby z nami był na zawsze Ducha Prawdy. Ta nowość modlitwy i jej warunków ukazuje się w mowie pożegnalnej. Modlitwa chrześcijańska w Duchu Świętym jest komunią miłości z Ojcem, nie tylko przez Chrystusa, lecz także w Nim. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moim. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 16, werset 24. Jezus uczy nas modlitwy. Najpierw przez przykład swojej modlitwy, a teraz przez bardzo konkretne zachęty w przypowieściach, które zwracają nam uwagę na różne cechy tej modlitwy, na różne bardzo ważne, bardzo istotne elementy, które zawiera modlitwa, powinna zawierać modlitwa, ale wydaje się, że te ostatnie słowa też są takim doskonałym podsumowaniem, konkluzją. Proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To są słowa Jezusa. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Drodzy, te słowa mają ogromne znaczenie, niesamowite znaczenie, bo są obietnicą, zapewnieniem o spełnieniu tej obietnicy. To zapewnienie następuje od razu. Pan Jezus nie mówi, proście, a być może otrzymacie, a być może się spełni ta prośba, ale mówi, proście, a otrzymacie. Mówi używany w wielu bardzo kontekstach i precyzyjnie, bardzo jasno. W Niemczech Jezus, który jest Bogiem, który z nas też nie żartuje i nie mówi w trybie przypuszczającym, ale mówi z pewnością, z mocą, nauczając, mówiąc, tak się stanie, tak będzie. Jest na odwrót, tam trzeba złożyć specjalną deklarację, oświadczenie. Drodzy Państwo, te słowa będą dla nas taką inspiracją dzisiaj do naszej modlitwy, może szczególnie wtedy, w tych sytuacjach, kiedy wydaje się, że modlitwa pozostaje niewysłuchana, że mimo, że z jednej strony uczymy się od Jezusa Chrystusa modlitw, kiedy tej modlitwy chcemy się nauczyć dobrze, porządnie i kiedy wreszcie się modlimy, kiedy te prośby do Pana Boga zanosimy, a wydaje się, że nie wysłuchuje Pan tej modlitwy, że ta modlitwa idzie gdzieś w próżnię. Na konto, to wydaje mi się, że jako taki pracownik, słowa, proście, otrzymacie, więcej na rękę, aby radość wasza wydaje mi się, że tutaj była pełna. Byłbym skłonny zadać sobie Pan Bóg spełnia nasze prośby. Czasem w nieco inny sposób, niż byśmy sobie wyobrażali, nieco inną drogą nas prowadzi, ale on zna lepszą drogę, niż czasem my wymyślimy. My zaproponujemy Panu Bogu. Tu jest znowu ta kwestia zaufania, o której była dzisiaj mowa. Nie możemy mówić, Panie Jezu, mam taki plan, taki pomysł i teraz pomodlę się do Ciebie, żebyś mi to wszystko zrealizował. Dotykamy znowu tego, o czym powiedziałem. Nie o to chodzi w modlitwie. Chodzi o to, żeby te nasze plany i nadzieje jednoczyć z wolą Bożą, żeby szukać tej Bożej woli, żeby pomyśleć. A może, jeżeli ta modlitwa jest niewysłuchiwana, może pomyśleć, a co mogę zrobić, żeby ona była bardziej skuteczna? Może coś powinienem zmienić? A może ten kierunek, o który się modlę, o który proszę, choć wydaje się jasny, może to nie jest ten kierunek do końca, więc tutaj takich pytań bez odpowiedzi. I do naszej osobistej refleksji i odpowiedzi pozostaje
daje bardzo wiele, niech one będą, niech one przenikają nasz dzień, nasz dzisiejszy. Czyli ustawienie się w kolejkę, że ktoś coś da, a po drugie ustawienie, że jakiś tam dziwny dół, jakim jest państwo z workiem pieniędzy, rozwiąże problem związany z przyszłym moim bezpieczeństwem. Ale to chyba już przestaliśmy tak. A ja odnoszę wrażenie, że przeciwnie, to znaczy, że my przez ostatnie lata raczej wzmacniamy. Słuchają państwo Radia Maria, czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. Że ja za nic nie odpowiadam. Znaczy, ja witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i pozdrawiamy z Lublina. W dzisiejszej audycji zapraszamy na spotkanie z panią dr Ewą Kurek, która jako historyk przybliży nam kwestię relacji polsko-żydowskich. Jest to problem trudny, przede wszystkim ze względu na emocje, które towarzyszą wszelkim próbom obiektywnego spojrzenia na historyczne fakty. Tym bardziej zachęcamy do wysłuchania rozmowy z panią dr Kurek, znaną z rzetelnego warsztatu historyka i opierania swoich książek o liczne materiały źródłowe. Jeśli zainteresują państwa te pozycje, to przypominam, że wszystkie tytuły wraz z omówieniami odnajdą państwo na stronie internetowej www.prawyksiążki.pl. Powtarzam, www.prawyksiążki.pl. W narzędziu, czy tym bardziej bezpiecznym. Pani doktor, zacznijmy od książki Polacy i Żydzi, problemy z historią. Ostatnie wydarzenia pokazują, że trzeba pomimo odwagi, by zajmować się tym tematem. Szczególnie, jeśli chce się pokazać zjawiska i wydarzenia sprzeczne z obowiązującą teraz tak zwaną prawdą historyczną. Co panią zaskoczyło w trakcie pisania tej książki? Co było najbardziej poruszające? Czy bała się pani dotykać tematów omijanych przez innych historyków? Dzień dobry, witam państwa. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że Polacy i Żydzi, problemy z historią, to jest zbiór moich felietonów takich, które przez dwa lata w Gazecie Warszawskiej publikowałem. Trochę było dla mnie to trudne i zgadniałam się przed tym, bo na jak na dwóch stronach pokazać jakiś problem sensowny. Ale okazało się, że to proste pisanie, nie czysto naukowe, to jest to, co potrzeba tak naprawdę ludziom. Tego powstała właśnie taka książeczka do poczytania w łóżku nawet i starałam się pokazać w nim w sposób taki najprostszy te wszystkie problemy związane z historią pomiędzy Polakami i Żydami. I tu właśnie to jedno z pytań pani, że jest tak ważne. Proszę państwa, to naprawdę niesłychane jak po upadku komuny, bo za komuny nie wolno było pisać prawie o tym, że będzie życie w Polsce. A pierwszy artykuł o dzieciach żydowskich w klasztorach publikowany w 1985 roku, bo temat był zakazany. I upadła niby komuna w 89 roku i wydawało się, że historycy uzyskali wolność, ale nie, pewne tematy były zakazane, między innymi nieznanych mi do dziś rodziców. Przyczynał temat stosunków polsko-żydowskich. Przez te 50 lat komuny, kiedy nie wolno nam było historykom pisać i badać tych tematów, świat, jak też pisze w książce, liczby Polacy Żydzi, problemy z historią, i od tego zaczynam, że przez te 50 lat tworzyło się sytuacja taka, że my milczeliśmy za tą żelazną kurtyną, natomiast środowiska żydowskie, głównie Żydów amerykańskich, notabene Żydów, którzy nigdy swoim rodakom, ale Żydom w czasie wojny niczym nie pomogli, wyrabiały na świecie taką, ja to nazywam, bajkę o zagładzie Żydów w Polsce. Bajkę, którą lepiej może nawet żydowski historyk Mikasz Denko prześle przedsiębiorstwo Holokaust. Czyli zrobili Żydzi amerykańscy, zrobili zakłady Żydów europejskich. Biznes Izrael wykorzystywał to ze swoich celów politycznych i nie miał to nic wspólnego z prawdą historyczną, z tym, co rzeczywiście na ziemiach polskich się wydarzyło. Ja nawet mogę powiedzieć, że nie tyle mnie dziwi ten biznes żydowski, choć moralnie oczywiście tak, natomiast to, że właśnie po 1989 roku ze strony Polski, ze strony państwa polskiego, że ze strony władz polskich wolnej, już niepodległej, nadal utrzymywana była blokada. Rozpowszechniona ta bajka, która w zasadzie, tu w tej książeczce Polacy Żydzi, problemy z historią, pisze o takiej pedagogice wstydu. Lewarski, umówmy się, po 1989 roku nam wydawało się, że odzyskaliśmy wolność. Tak naprawdę rząd sprawowała nadal lewica, lewactwo takie przez tej wody, które z
której niestety wiele osób narażono na finansowe kłopoty, nadal nie wie. A choćby to zwykły zjadacz czy chleba, którzy z jakiegoś powodu się zwyczajnie nie dopłacali, nie dlatego, że zrobili to umyślnie, albo nawet takiego niedbalstwa, ale tak ułożyły się ich losy, że nie dają sobie rady ze swoimi finansami. I to zauważyłość konsumentka może okazać się pomocna, bo daje możliwość spłacenia części swoich zobowiązań, umorzenia pozostałych, a tym samym rozpoczęcie w zasadzie nowego życia. Przesłanką prowadzącą do orzeczenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika, powstała wskutek niezależnych od niego okoliczności. I tutaj podam przykład pracownicy, która wskutek likwidacji zakładu straciła pracę. Nie spodziewała się tego, wybrała kredyt na mieszkanie, szukała pracy, ale skutecznie miała małe dzieci, to znaczy utrudniało znalezienie jakiejś sensownej pracy. Z mężem pracowała do tego jeszcze w jednej firmie, więc no, nie wiadomo, że ją stracił zatrudnienie. Wyjechał do pracy za granicę, ale tam zdarzył się wypadek, upadł z wysokości na szklarnię, no samo życie po prostu. I uznano, że to jego wina, nie dostał odszkodowania, przez to długo leżał w szpitalu, co też kosztowało. W efekcie nie przywiózł nic, tak jak tego przewidywał, poza w zasadzie uszkodzonym kręgosłupem niestety. No i rodzina popada w coraz większe zadłużenie. Pytanie, czy powinna ogłaszać upadłość konsumencką od razu, jak to zrobić, a może najpierw układa się z bankiem. Ale to pytanie kieruję do mojego dzisiejszego gościa, jest nim mecenas Jan Wózki. Dzień dobry panu. No to właśnie, zatem najpierw do banku, czy od razu upadłość konsumencką. Życi mają zakłamaną historię jeszcze bardziej niż my. Dlatego w tej chwili taką nadzieją, moją, nie tylko moją, ale historyków polskich i filmowców, jest ta współpraca właśnie z kolejną generacją przyzwoitych Żydów, historyków, tak jak wspomnę z zamordowanego przez Niemców w Warszawie profesora Majera Bałabana. Dla Państwa, którzy szerzej interesują się tematem, polecam jego książki, bardzo uczciwe na temat historii Polaków i Żydów. Jak on pięknie opisuje te tysiąc lat współpracy, współżycia na polskiej ziemi. Nie ma tego zakłamania, to są historycy wolni, trwały. Banku charakterystyczne jest to, że on tego długu nam nie daruje, on sobie odroczy spłacanie, jakoś może rozłożyć na ratę, coś mu nawet może jakiś okres karencji tak spłacie, zaproponować, ale to nie będzie utrata, a natomiast upadłość konsumencka, inna historia. Trzeba być odważnym, ja oczywiście też od lat byłam na indeksie w mojej własnej ojczyźnie, dlatego że pisałam nie tak jak kazał Kisniek i lewacy. Właśnie tak sobie pomyślałam, czytając tą książkę, że gdyby nie bardzo mocne oparcie na źródłach, człowiek aż nie chciałby w to wierzyć. Jak to jest możliwe, teraz już to, co teraz wiemy, tak, że cieszyli się z utworzenia getta, a pani opisuje to na podstawie wspomnień pamiętników przedwojennego senatora pochodzenia żydowskiego Adama Czerniakowa. Jest dużo takich trudnych tematów, bardzo dobrze udokumentowanych. Naprawdę to robi wrażenie. To są podstawy metodologiczne historyka, tak? Pierwsza moja książka Dzieci żydowskie w klasztorach. To była książka poświęcona ratowaniu dzieci żydowskich w klasztorach. Ja zorientowałam się wtedy, że tak naprawdę Polacy, nasi dziadowie, zupełnie nie mieli pojęcia o Żydach, nic o nich nie wiedzieli przez tysiące. Nie mogli spać językiem w swoim świecie. I to były dwa narody, które żyły obok siebie. Trochę się przyjaźnili, każdy dziedzic miał swojego Żyda, każdy chłop też miał swojego Żyda. I to funkcjonowało. O dziwo to funkcjonowało. To nie było w tym nic dramatycznego. Dramat dopiero pojawił się w XX wieku, a szczególnie w czasie II wojny światowej. Stąd mój pomysł, że o tym, co się działo w czasie II wojny światowej również. No właśnie, no to powiedzmy, jak od strony formalnej ta upadłość się kończy. Bo tu może się okazać, że człowiek czasem nieświadomie popełnia błąd, ale to za chwilę. Jak się kończy od strony formalnej? Na przykład, i to też wynika z kroniki getta łódzkiego pisanego przez Żydów w czasie wojny, Polak, który przekroczył murę getta, był przez policję żydowską chwytany i oddawany w ręce Niemców i rozwalany. Żydowie żydowskie krzyczą o tym, co się stało. Może to też czasem się myślę w taki humorystyczny sposób. No właśnie, dlaczego ja o to zapytałam? Ponieważ czasami może być tak, że błąd człowieka polega na tym, że on jednak próbuje coś spłacać. Może lepiej byłoby, żeby po prostu w ogóle nie próbował, jeżeli te kwoty, które jest w stanie płacać, są na tyle niewielkie, że to się nie uratują go, tak? Nie spłacił go całe wypół. Natomiast jeżeli będzie próbował, to za mną się nie przypomnieć o upadłości konsumencji. Może tak być. Żydowskich źródłach, tak bo być. Na przykład no jak Państwo to odebraliście właśnie podstawowe źródło żydowskie, Ringelblum. Kronikarz Getta Warszawskiego pisze wielokrotnie,
Taka mogłaby być odpowiedź banku. Głodu. Tak,
Ja z tydzień tym rozmawiam na temat takiej sytuacji, w której żona spłaca długi męża, który po prostu uciekł, wyjechał za granicę, żeby go znaleźć. Czy może ogłosić tego żona do upadku zasłonecznego pana, zanim się ona spłaca po parę groszy miesięcznie, nie ma wspólnotę z tym mężem, czy zawsze miała, nigdy się nie rozwiedli, jest niewielkie swoje pensji, spłaca zaledwie z kilkuset tysięcy. Ona może próbować ogłosić upadłość konsumencką? A reszta umierała z głodu, na ulicy starczało tylko, żeby przykryć gazetą umierającego człowieka czy zmarłego człowieka. Tak to wyglądało. Są straszne wizje i obrazy, którymi się nas karmią od lat. Nie znamy to i jesteśmy jak wykonani w poczuciu winy, chociaż to też wynika z pani książki, znacie, że nie było jakichś animozji dominantem rasowym, tylko na antysemityzmie ekonomicznym. I bardzo piękne również przywołuje pani takie postacie, które rzekomo antysemici, jak naprawdę zachowali się w czasie wojny. Tutaj szczególnie poruszył mnie przykład przewodniczącego Rady Adwokackiej w Warszawie, który był endekiem, Leon Nowodworski, endek, czyli wydawałoby się z ugrupowania, które jest takim typowo antysemickim, ale co się dzieje, kiedy podczas wojny Niemcy nakazują mu wykreślenie adwokatów żydowskich z listy adwokackiej, nie zgadza się na to. On, endek, nie zgadza się wykreślić kolegów żydów z listy adwokackiej, jest więziony, torturowany, więc takie to są przykłady antysemickie po stronie polskiej. To teraz to wszystko obraca jeszcze w inne wymiary, jeszcze inne konteksty. Jest ten przemysł Holokaust, o którym pani mówiła. I właśnie, czy myśli pani, że ten przemysł będzie jednak próbował, pomimo wszystko, kazać nam zapłacić za nie nasze winy, nie nasze zbrodnie? To jest wszystko kwestia po prostu władz Rzeczpospolitej. Ja mówię krótko. Oczywiście, jeśli Niemcy zapłacą za szkody wojenne w II wojnie światowej, jeśli Rosjanie zapłacą nam odszkodowanie, to 10% z tych odszkodowań należy się Żydom. Jeszcze do końca nie mamy danych, ponieważ zapisy są do ostatniego dnia, czyli do 4 marca, tak naprawdę dopiero kiedy podsumujemy dnia 5 marca, będziemy mogli powiedzieć, o ile kupiliśmy znowu swoje szkody wojenne i ani jednego teraz euro, kiedyś marek, za szkody wojenne. Więc to jest kwestia po prostu odpowiedzialności mądrego stanowiska rządu polskiego. Przede wszystkim są to eventy wspólnotowe, kiedy my, Polacy, możemy wreszcie nie mamy się czym dzielić. To nie my burzyliśmy bombami żydowskie domy. To nie my paliliśmy getta żydowskie, chociażby getto w Lublinie zostało spalone przez Niemców. Niech Niemcy zapłacą odszkodowanie. Nie my zniszczyliśmy życie i majątek żydowski. Dlaczego my mamy za to płacić? Tak, przepraszam, to jest właśnie bajka z tytułu przedsiębiorstwo Holokaust. I tu potrzebne jest stanowisko rządu polskiego i nie bać się, bo nie mam się czego bać. To są normalne rozliczenia. To tylko te władze platformy i poprzednie lewackie władze były miękkie, były. Czasem wypływało to z niewiedzy, co mam powiedzieć. No, na pewno nie bójmy się tego, i to do nas obywateli należy, żeby wymusić na rządzie odpowiednie decyzje z całej Polski. Tam można wejść na stronie. Mamy czego się wstydzić, o czym pisze pani też w innych książkach, właśnie poświęconych tej tematyce. Ja tylko przywołam ich tytuły, więc ta najnowsza Polacy Żydzi, problemy z historią, ale rozpoczęło się od idzie żydowskich w klasztorach. Później książka była poza granicą Solidarności Sąsiedzki Polsko-Żydowskie 1939-1945. Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Jest naprawdę pani specjalistką w tej tematyce i myślę, że ten głos żeby usłyszeli ludzie, którym się wydaje, że to są takie wszystko, tak jak pani mówi, jakieś bajki. To nie jest tak. To są gruntowne prześledzenia źródeł historycznych. Nie wiem, ile godzin odbyła pani rozmów ze swoimi właśnie rozmówcami żydowskimi, ile przyjaźni, ile kontaktów, to wszystko buduje jakąś ogromną wiedzę. No tak, trzeba powiedzieć, że to, co się... Dlaczego moje książki się bronią, to z jednej strony są dużo przeszkód, jak samo na źródłach żydowskich.
biegu pani wystartuje, prawda? Mam nadzieję, że ja kłamię, albo że to, że tam najlicza powiedzieć, że tężyc kłamał, tężyc kłamał, tężyc. Mijają lata, pierwsza moja książka, proszę Państwa, ukazała się w Krajcie Krzyżdowskiej w klasztorach, ukazała się już 25 lat temu. Gdybym ja w moich książkach popełniła jakikolwiek błąd jako historyk, w sensie metody, w sensie ustalania faktów, no to rozumiecie Państwo, że mnie zjedli Żydzi i lewacy polscy pozwołu. Póki co nie znalazł się nikt, kto udowodniłby, że choćby z jednym zdaniem górę kłamie. To może jeszcze na koniec powtórzmy tytuły wszystkich książek, pani, które słuchacze może chcieliby sięgnąć i się odnaleźć. To zacznę od ostatniej książki, to jest Żydzi Polacy, problemy z historią, to są te felietony. Zakończony artykułem, o którym wspomniałyśmy, artykułem bardzo ważnym też dla mnie osobiście. I to kolejna batalia, którą trzeba prawdę z historyczną stoczyć. Zakończony artykułem, jedwabne, natomiast kłamstwa. Dlatego, że to sprawę jedwabnego to jest w zasadzie temat na osobne spotkanie, na osobną dyskusję. Nie da się w dwóch słowach, ale co w tej książce, w artykule staram się napisać, o co chodzi. Nie wcześniejsze książki to dla zmiany Żydzi Polacy, czy po prostu ludzie. To są moje przygody z Żydami, z rabinami, perypetie badawcze. Ale nie jest to książka naukowa, tylko taka, powiedziałabym, choć zabrzmi to śmiesznie, bo historyk też przeżywa przygody, przeżywa historyczna książka. Najważniejsza książka to jest, najważniejsza w sensie tego materiału źródłowego, ustalenia faktów, metody, to jest poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie, która podaje właśnie tę bazę źródłową, o którą wspomniałyśmy, nie do podważenia. No i pierwsza moja książka również szalenie ważna dla Kościoła, Dzieci Żydowskie w klasztorach, w której są również relacje uratowanych dzieci żydowskich i relacje rabinów. Na zakończenie dodajmy, że pani Ewa Kurek jest także autorką książek o żołnierzach wyklętych, Zaporczycy 1943-49 i 5 tomów relacji Zaporczyków, a także publikacji Ucieczka z zesłania, Bieg pozawietrznej oraz Rosji rozumem nie pojmiesz. Warto również nadmienić, że została wydana anglojęzyczna wersja książki Dzieci żydowskie w klasztorach pod tytułem Your Life is Worth Mine. Żegnając naszego dzisiejszego gościa, przypominamy, że pełen wykaz publikacji pani dr Ewy Kurek wraz z omówieniami odnajdą Państwo na stronie www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Z tematyką dzisiejszej audycji korespondują również książki Złote serca czy Złote żniwa profesora Marka Chodkiewicza, Fałsze i przeliczenia Grossa profesora Jerzego Roberta Nowaka oraz Studie nad żydofilią Stanisława Michalkiewicza. Pierwsza z nich to zbiór esejów na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Profesor Marek Chodakiewicz, członek Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, jest znawcą tematyki polsko-żydowskiej. Publikacji Złote serca czy Złote żniwa stara się przywrócić tej kwestii wymiar naukowy, oparty na rzetelnych źródłach historycznych. Żeby pokazać te prywatne twarze. Z kolei studia nad żydofilią Stanisława Michalkiewicza to książka, która sygnalizuje bardzo groźne dla wolności badań historycznych zjawisko cenzury w badaniach relacji polsko-żydowskich. Chodzi o to, w tych kwestiach nie zginęło, bo opisać mówić tylko w określony sposób. Sprowadza się do rozkażania o antysemityzm każdego, kto o sprawach stosunków polsko-żydowskich próbuje pisać lub mówić w sposób niezależny. Studia nad żydofilią autor odsłania polityczne, medialne mechanizmy potępienia Polaków w kraju i na arenie międzynarodowej. Kolejna książka, Fałszy i przeliczenia Grossa, autorstwa profesora Jerzego Roberta Nowaka, znanego Państwu z anteny Radia Maryja. Pokazuje, jak została przygotowana najbardziej oszczerska kampania przeciw Polsce. Począwszy od książek Grossa, po wydarzeniach ostatnich tygodni, trwa sojusz antypolonizmu.
uważali się nas za współsprawców Holokaustu, a niszczona jest prawda o martyrologii i heroizmie Polaków w czasie II wojny światowej. Autor w doskonałych felietonach zebranych w zbiorze Fałszy Przemilczenia Grossa pokazuje historyczne realia i obnaża fałszywe oskarżenia. Taka zwyczajna, codzienna. Drodzy słuchacze, na nasze spotkanie zbliża się do końca. No, na pewno taka codzienna Wielkiego Postu powiedzmy jeszcze o publikacji, która pomoże nam w refleksji nad sobą i swoim postępowaniem. Jest to niedawno wydany kolejny ojca Mariana Pielgrzyńskiego pod tytułem Kształcenie charakteru. Wybitny redaktorysta starał się ukazać proste i pewne drogi do osiągnięcia doskonałości. W książce odnajdziemy m.in. charakterystyczne cech podstawowych temperamentów, które warunkują ludzkie działanie. A co za tym idzie, domagają się specyficznego wychowania. Jakie to są postacie? Innym, bardzo ciekawym rozdziałem książki Kształcenie charakteru jest niezwykle trafna i aktualna charakterystyka naszych narodowych wad i cech. Proszę posłuchać, co na ten temat mówi autor. Głównym źródłem naszych wad narodowych jest przeinaczanie stosunku między rozumem a uczuciem. Uczucie u nas zajmuje pierwsze miejsce, rozum drugie. W dodatku rozum nasz nie okazuje tendencji do głębszego wnikania w istotę rzeczy, do logicznego, konsekwentnego wyciągania wniosków z przesłanek. Łatwo poddaje się uczuciu. Tej degradacji rozumu, jak pisze ojciec Pielgrzyński w Kształceniu charakteru, pochodzą nasze najważniejsze wady. Są to wady rozumu, takie jak powierzchowność i lekkomyślność, często aż do bezmyślności posunięte. Przyznajmy się szczerze, my nie lubimy myśleć i nie żądamy od innych, aby myśleć. Za szczyt dobrego wychowania uważało się błyskotliwy dowcip, umiejętność zabierania głosu w każdej sprawie, przeskakiwanie z tematu na temat. Z tej niechęci do poważnego myślenia bierze początek brak przezorności. Polak nie lubi zastanawiać się nad tym, co będzie potem, jakie skutki będą miały jego czyny. Brak ma zdolności przewidywania. Mądry Polak po szkodzie. On w każdej sytuacji skłonny jest stosować zasadę jakoś tam będzie. Dlatego dla Polaka najtrudniejszą ze wszelkich cnót jest cnota roztropności. Przyznają Państwo, że ojciec Pielgrzyński doskonale uchwycił te cechy naszego narodu. Inne ciekawostki oraz szczegółowy przegląd zalet i wad narodowych znajdą Państwo na kartach książki Kształcenie charakteru. Ojciec Pielgrzyński jest ponadto autorem książeczki poświęconej wychowaniu dziewcząt pod tytułem Panna Chrześcijanka. Zachęcając do lektury, przypomnę jeszcze tytuły omawianych książek. Polacy i życie problemy z historią, Poza granicą solidarności, stosunki polsko-żydowskie 1939-45, Życie żydowskie w klasztorach oraz angielska wersja tej książki Your Life is Worth Mine, Adam Dąbrowski. Życie Polaków, czy po prostu ludzie, Zaporczycy 1943-1945, Zaporczycy relacji, tam od 1 do 5, Ucieczka z zesłania, Rosji rozumem nie pojmiesz oraz Bieg pozawieczny dzisiejszego gościa pani Ewy Kuk. Fałszy Przemilczenia Grossa, profesora Jerzego Roberta Nowaka, Złote serca czy Złote żniwa, profesora Marka Chodakiewicza, chyba całkiem niezły, studia bo teraz polski generał obserwować będzie samo centrum szkockiej stolicy. A kiedy powinien powstanie, ciągle trwa zbiórka, oficjalnych terminów jeszcze nie ma, choć Andrzej Makaś mówi Polskiemu Radiu, że nie brakuje wiele. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową www.prawexksiążki.pl, powtarzam www.prawexksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Drodzy słuchacze, kończąc audycję, pragniemy jeszcze zaprosić rodziców, dziadków, wychowawców oraz nauczycieli z całego kraju na 17. ogólnopolską konferencję nauczycieli i wychowawców pod tytułem Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka. Jest to dla środowiska nauczycielskiego wyjątkowa okazja do spotkania wybitnych specjalistów oraz wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Konferencja odbędzie się w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie
Wojciechu Lubelskim w sobotę 10 marca. Zapisy i szczegółowe informacje pod numerami 81 534 99 66 oraz 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 oraz 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Weryfikowane przede wszystkim pod kątem niekaralności oraz stanu zdrowia psychicznego miały do popaśnikowej masakrze w Las Vegas, w której zginęło blisko 60 osób. Rozważa wprowadzenie ograniczenia zakupu karabinów szybkostrzelnych. W tym przypadku nie zostały jednak podjęte żadne działania ze strony administracji prezydenckiej. Natomiast od Florydy po wiele innych części słuchają USA trwają protesty uczniów, którzy w taki sposób teraz do wysłuchania powtórzenia wczorajszej audycji z cyklu aktualności. Krytykują również tych decydentów, którzy podczas kampanii wspierani są przez Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki. Z Miami do Polskiego Radia, Jan Maklowski. Wracamy do kraju. Bronisław Stoch, ojciec Kamila Stocha, przyznał, że spodziewał się brązowego medalu dla polskich drużyny skoczków. Jak powiedział Radiu Kraków, udało mu się w czasie całego konkursu trzymać nerwy na wodzu. Na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu Polacy zajęli trzecie miejsce, ale lepsi byli tylko Norwegowie i Niemcy. Miałem takie przekonanie, że będziemy mieć brązowy medal. Na to się nastawiłem. Może też dlatego, że nie jestem pazerny z natury, ale ogólnie to można powiedzieć, że no fantastycznie, że ten medal wymarzony, wytęskniony i taki też oczekiwany przez wielu ludzi w Polsce. W Zębie, rodzinnej miejscowości Kamila Stocha, górale kibicowali skoczkom w strefie kibica. Kilkaset osób spotkało się na jednym ze stoków, aby wspólnie oglądać konkurs i dopilkować biało-czerwonych. Jedynie na ziemi szczecińskiej małe, w Bieszczadach oraz na Podhalu opady śniegu. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie oraz nad samym morzem. Wiatr słaby okresami umiarkowanym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 4 wracamy do rozmowy Adriana Klarenbach. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że oglądałam ten ostatni skok. Skok właśnie Stocha, Kamila Stocha. Rzeczywiście wszyscy patrzyliśmy i tak czekaliśmy, że jeszcze jakby te 2 metry były więcej, to byłoby srebro. Natomiast to zresztą z tego, co zrozumiałam, to trochę spóźniony ten skok. W związku z tym rzeczywiście prawdopodobnie by się dobrze wybrał, to mielibyśmy srebro. Ale cieszymy się i brązem, szczególnie, że to jest nasz pierwszy medal, jeśli chodzi o olimpiadę w skokach z drużynowych. Nigdy nie mieliśmy, mimo tego, że te skoki już od dawna są. Kiedyś nie mieliśmy drużyny, potem zaczęliśmy mieć drużynę, ale medal pierwszy. I drugi, jeśli chodzi o to, co się mówi, no tak, było to Stocha jeszcze indywidualne na dużej skoczni. Żałujemy trochę, że na tej mniejszej nie wyszło, ale tam zdaje się bardziej wiatr decydował niż umiejętności skoczków. Ograniczyliśmy to przynajmniej 5 krążków. Koniec końców obejdziemy się smokiem tymi dwoma. Czy coś tam jeszcze przydać? No, wygląda na to, że szanse mamy mizerne, żeby cokolwiek przybyło. W tym roku niestety jest na Kowalczyk nie najlepszej kondycji, natomiast dla nas, no my nigdy nie byliśmy mistrzami, że tak powiem, w tych zimowych 19 dzień miesiąca lutego, poniedziałek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr, rozpoczynamy audycję aktualności dnia, przed nami pierwszy temat, witam serdecznie na antenie Radia Maria pana doktora Jana Marię Jackowskiego, historyka, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, witam panie senatorze i pozdrawiam, szczęść Boże. Wietrzne warunki. Mielibyśmy wtedy 2 złote i srebro. Jeszcze przypominam, dlatego że na tym pierwszym miejscu byli Polacy. Panie senatorze, premier powiedział prawdę. Wszystko zaczęło się od nowej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Od tego momentu rozpoczęła się ogromna burza i starcie pomiędzy państwem polskim i państwem Izrael. Chodzi oczywiście o politykę historyczną. Tak jest. Cała sytuacja posłania bardzo wiele tego, co opinia publiczna dotąd w Polsce może nie widziała albo nie słyszała, ponieważ cały czas właściwie dyskusja jest na ten temat, w jakim stopniu państwo polskie może być suwerenne
podejmowaniu działań legislacyjnych przez suwerenne, konstytucyjne organy państwa polskiego, w tym wypadku przez Sejm i Senat, tworzenie prawa i widzimy, jak to wygląda. Mamy sytuację w tej chwili bardzo jasno zarysowaną i można powiedzieć, że z tego punktu widzenia to jest bardzo pouczające to, co się dzieje obecnie w Polsce. I to, co, jak sprawy polskie są komentowane w tej chwili na arenie międzynarodowej. No właśnie, pouczające, panie senatorze, czyli pytanie o suwerenność, na ile okazało się, że jesteśmy państwem suwerennym, mogącym podejmować decyzje wolne, chociażby w temacie i obszarze polityki historycznej. No i jak widać, ojcze, no tutaj ta sytuacja wskazuje na to, że suwerenność jest kwestionowana, czy prawo do tej suwerenności jest kwestionowane i z tego punktu widzenia należy na to sprawę spojrzeć. Ponadto tu się nakłada również wewnętrzna sytuacja w państwie Izrael. Jak wiemy, tam premier Netanyahu jest krytykowany, ciążą na nim bardzo poważne zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie wiadomo, jak ta sprawa się będzie rozstrzygała. Aktywna jest w tej chwili taka lewicowo-liberalna opozycja, która próbuje to wykorzystać. To również jest dodatkowy źródłem generacji tego napięcia, którego jesteśmy świadkami. A że tak jest, to wspomnę tylko, że ten dziennikarz, który zadawał pytanie pana premiera Morawieckiego w Monachium, przedstawił się jako dziennikarz amerykański, ale jeszcze współpracownikiem jednej z najważniejszych gazet w Izraelu, która jest właśnie związana z obozem lewicowo-liberalnym. Reakcja premiera Netanyahu na wypowiedź pana premiera nastąpiła dopiero po paru godzinach, a więc to wszystko pokazuje, że również wewnętrzne sprawy izraelskie, to również Polska tutaj pada ofiarą tych wewnętrznych rozdziewek wewnątrz Izraela. A czy także, panie senatorze, swoistego rodzaju batalia polityczna? No, bateria, bateria polityczna, no i temat, który jest tematem wyjątkowo wrażliwy. Ja przypomnę, że z tego czasu Hannah Arendt, amerykańska filozof pochodzenia żydowskiego, która mieszkała w Niemczech i studiowała między innymi u takich znanych filozofów jak Heidegger i Jaspers, ona napisała taką książkę Eichmann w Jerozolimie. No, opisują źródła totalitaryzmu niemieckiego, mechanizm. Bardzo taka ciekawa, wstrząsająca książka, która była znana na całym świecie. No i proszę sobie wyobrazić, że ta książka również pisała o... No, rzeczywiście, no o jednak nie zawsze wcalenych zachowaniach. Mamy żywiąt wobec Holokaustu. No i do dnia dzisiejszego jest dość powszechnie krytykowany w Izraelu. A niedawno nawet, już kilka godzin temu bodajże, nawet profesor Śpiewak w Polsce krytykował tą książkę Hanny Arendt. Więc to pokazuje, jak wrażliwy temat jest to dla samego środowiska, dla państwa Izrael i dla środowiska żydowskiego. Badanie to jest takie, powiedziałbym, szczegółowe i staranne badanie historii II wojny światowej. Panie senatorze, prezydent Izraela także skrytykował wypowiedź polskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium, nazywając ją nowym dnem i ocenił, że światowych przywódców należy edukować w kwestii Holokaustu. Polski także zespół jest gotowy na jak najszybsze rozwiązanie mowy ze swoim izraelskim odpowiednikiem w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie, z tym, że rodzi się to zasadnicze pytanie, czego te rozmowy miałyby dotyczyć, bo wydaje się nam, że rozmawiamy o rzeczywistości bardzo klarownej, transparentnej, jak się okazuje, przez różnego rodzaju środowiska, a między innymi także i polityczne, bardzo mocno zagmatwane. Tak jest, no więc rola tego zespołu jest oczywiście wyjątkowo trudna. Tego, co wiemy, taki zespół od strony polskiej został zawiązany, składa się z 24 osób, między innymi z pana
Wiesława Wittsteina. Ale sprawa także ekshumacji na Ukrainie. Bardzo wiele spraw
także użyć do wyjaśnienia, na Ukraina nie odstępuje od swojego stanowiska, no i atakuje państwo polskie. Atakuje, no i tutaj problemem jest to, że sami Ukraińcy nie chcą stanąć w prawdzie, że tych haniebnych ludobójczych czynów, i to w wyjątkowym okrucieństwie, podkreślam, w wyjątkowym okrucieństwie, wystarczy czytać sytuację chociażby pani Bogusia Maszko czy innych dokumentalistów i historyków, którzy przedstawiali tamte kwestie, albo obejrzeć film chociażby pana Smorzeckiego, który opowiada, a więc to były to czyny dokonywane w wyjątkowym okrucieństwem sposób programowy przez ukraińskich integralnych nacjonalistów, którzy ewidentnie kolaborowali z Adolfem Hitlerem. To była na informacja ukraińska, która była w ramach SS, notabene to przyskikowała później w powstaniu warszawskie. Natomiast pamiętam szpary, pamiętam to, co się działo i staram się co roku, jeżeli to jest możliwe, tylko być na różnych likwidacjach. Nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć jedno. Mamy w tej chwili sytuację, w której te nasze stosunki polsko-izraelskie są bardzo napięte. Na rękach każde słowo trzeba mówić bardzo uważnie. Natomiast premier zachował się jak człowiek w składzie popsalany. Zachował się jak człowiek, który miał teoretycznie naprawiać. Który miał teoretycznie naprawiać nasze stosunki. Ja żebym nie powiedział prawdy. Nie można użyć słowa sprawcy ani o Polakach, ani o